Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj Mikomusialik i witam was już w kolejnym cotygodniowym podsumowaniu technologicznego tygodnia, czyli wideo newsie. W tym tygodniu jest już 113 odcinek. W zeszłym tygodniu był Bartek, dziękuję bardzo za zastąpienie mnie. W tym tygodniu już jestem ja, chory co prawda i w połowie lipca siedzę w swetrze przed kamerą, no ale jest fajnie. O czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie o rozszerzeniu koncepcji modularnego telefonu przez Facebooka, kto wie, Atari Boxie oraz Uber Helikopterze. Jeżeli materiał przypadł wam do gustu, stawcie łapkę w górę oraz pamiętajcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. A zacznijmy od wspomnienia projektu ARA. Pamiętacie go może? Koncept modularnego telefonu swego czasu cieszył się ogromną popularnością. Co ostatecznie z tego wyszło? Nic. Po prostu nic. Google zakopało temat. Teraz jednak inny gigant, Facebook, złożył wniosek patentowy, który zawiera w sobie projekt modułowego urządzenia, do którego można byłoby doczepiać dodatkowe części przy użyciu elektromagnesów. Niestety, prócz tego nie wiemy za bardzo do czego mógłby być wykorzystywany ten patent, ponieważ może to być zarówno telefon, jak i słuchawki czy głośnik. Jak myślicie, dostaniemy w swoje ręce modularne telefony w najbliższej przyszłości? Piszcie w komentarzach. Przede wszystkim w środowisku taksówkarskim bardzo gorącym tematem ciągle jest Uber. W Polsce mamy dostępne klasyczne przewozy Uber i możliwość zamówienia sobie jedzenia do domu w Warszawie z Uber Eats. Teraz do Polski wchodzi Uber Helikopter, który będzie można zamówić przez aplikację i odpowiednio przyjedzie po nas samochód, który zawiezie nas na lotnisko. Ile przelot będzie nas kosztował? 20 zł. Niestety akcja nie jest jeszcze z tą usługą, a faktycznie dostępna będzie tylko i wyłącznie w dniach 26 i 27 lipca w 7 największych miastach, chociaż właściwie 9, bo Uber Trójmiasto zalicza jako jedno miasto. Lot będzie trwał 15 minut i pozwoli na przelot nad miastem, a po przylocie kierowca Ubera odwiezie nas do miejsca, skąd nas zabrał. Powietrza idziemy jeszcze wyżej, teraz pora na kosmos. Google Street View, nie wychodząc z domu, pozwoli nam teraz, prócz zwiedzenia odległych zakątków świata i naszego ogródka, na obserwowanie wnętrza Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dokładnie to możecie przyjrzeć się 14 modułom stacji i co w tym najciekawsze, są to pierwsze zdjęcia zrobione w kosmosie dla Street View. Z podobnych ciekawych miejsc mogliśmy zobaczyć już budkę policyjną doktora Who, czy ulicę pokątną z Harry'ego Pottera. Gigant Redmond ma swoje HoloLensy, które nie są powszechnie dostępne, ale niedawno w wideoniusie pokazywałem wam ich możliwości i projekt Super Mario Bros. W technologii rozszerzonej rzeczywistości, możliwy do uruchomienia tylko w projekcie od Microsoftu. Teraz podobnym projektem chwali się Lenovo, który w Szanghaju przedstawił wiele konceptów na nowe produkty. Odpowiedź na HoloLensy nazywa się Dazed AR i teraz czekamy, aż pojawi się jako faktyczny produkt, by móc oba produkty ze sobą zestawić. Ciekawe jak wypadnie. Walka użytkowników Snapchata ciągle trwa. Teraz będziemy mogli wrzucić materiał, który trwa całą minutę dzięki nowej funkcji Multisnap, która to rejestruje 6 klipów o długości 10 sekund. Każdy materiał możemy dowolnie z osobna edytować. Jeżeli już tu jesteśmy, to od razu zapraszam was na naszego Snapa, Instagram, wideotesty. Macie może tatuaż? Jeszcze niedawno mówiłem o tatuażu, który może zawierać w sobie muzykę. Teraz pora na inteligentną paskę w tatuażu. O tak, naukowcy z Uniwersytetu w Tokio wbudowali czujniki w nanosiatkę, która jest całkowicie elastyczna i prawie nieodczuwalna, a bezproblemowo może być używana przez dłuższy czas na naszej skórze bez żadnych problemów zdrowotnych. Taki pseudotatuaż może monitorować pracę naszego organizmu, nie obciążając nas specjalną opaską na ręce. I tutaj muszę zapytać, czyżbyśmy byli już od krok od przedstawionego świata w Deus Ex? Western Cape Government zrobiło bardzo ciekawą kampanię zniechęcającą do prowadzenia samochodów równocześnie korzystając z telefonu. W Polsce w 2015 roku ukarano prawie 200 tysięcy osób za korzystanie z telefonu podczas jazdy, a w USA 16% wypadków samochodowych jest spowodowanych korzystaniem ze smartfonu. Kampania pokazuje wypadki przechodniów korzystających ze smartfonu, łącząc to ze sloganem: skoro nie potrafisz idąc pisać na telefonie, to jak możesz go prowadzić? Sami to zobaczcie. Lubicie może archiwalne nagrania? Teraz możecie zobaczyć całe 400 archiwalnych filmów nagranych przez NASA, a wkrótce pojawić ma się jeszcze 100. Jeżeli jesteście podobnie jak ja niezwykle zainteresowani odkrywaniem kosmosu, to może być coś właśnie dla was. Gdzie znajdziecie materiały? Na kanale NASA Armstrong Flight Research Center. Oczywiście link znajdziecie w opisie.
Jakiś czas temu Atari zapowiedziało nową konsolę spod ich marki, która miała nawiązywać do klasycznych konsol starego Atari. W zeszłym tygodniu zostały oficjalnie opublikowane rendery konsoli, której nazwa będzie Atari Box. Nie wiemy jeszcze jednak, czym dokładnie będzie, ale już wiemy, że będzie posiadała wejście HDMI, 4 porty USB oraz slot na kartę SD. Producent powiedział też, że informacje o konsolce będzie upubliczniał stopniowo. Jest środek wakacji, więc nie może zabraknąć ciekawego gadżetu wakacyjnego. Na Kickstarterze ruszył projekt Shader, nie mylić shaderami graficznymi. Co to jest? To urządzenie, które pozwoli nam zakryć naszą głowę przed słońcem na plaży, podładować telefon dzięki powerbankowi z panelem słonecznym oraz zadbać o odpowiednią temperaturę napojów na plaży. Shader znajdziemy na razie tylko i wyłącznie na Kickstarterze, ale do dziś uzbierał już 135 tysięcy dolarów na 25 zakładanych. Projekt wygląda naprawdę ciekawie, a jak już oficjalnie wyjdzie, to ma kosztować około 30 funtów. A teraz pora na krótkie newsy. Smartfony polskiego producenta MyPhone dostaną aktualizację do Androida 7.0 Nougat. Dokładnie to parę modeli z serii Hammer. Aktualizację otrzyma jako pierwszy model flagowy Hammer X Pro. HMD Globe ogłosił, że wkrótce pojawią się kolejne modele smartfonów Nokia z numerami 2, 7, 8 i 9. Najbardziej martwi model z numerem 2, który może okazać się bardzo przeciętny przez wzgląd na działanie modelu numerem 3. W zeszłym tygodniu użytkownicy Androida mogli trafić w Google Play na dziwne reklamy, które reklamowały sam Google Play z podpisem na przykład Be Your Own Boss, Dreams. I ostatnią wiadomością jest koniec Media Player Classic. Po 11 latach dostaliśmy ostatnią aktualizację. I to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że mój materiał przypadł wam do gustu. Piszcie w komentarzach, który news był najciekawszy. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli materiał przypadł wam do gustu. Pamiętajcie równocześnie, że mamy nasze social media, jak Instagram i Snapchat, gdzie możecie z nami sobie porozmawiać. Na pewno na Snapie mnie złapiecie. Na Facebooku też możecie ze mną porozmawiać, więc zapraszam was od razu na naszą grupę Testerzy Wideotestów oraz na naszą stronkę facebookową też Wideotesty. To by było na tyle. Mam nadzieję jeszcze raz, że wam się podobało. No i do zobaczenia w następnych materiałach oraz w następnym tygodniu w kolejnym wideoniu się już też tam będę. Więc czekajcie i zobaczymy, co będzie w przyszłym tygodniu. Cześć!